Przyjrzyjmy się strefie zamieszkania przy bloku Kiełbasiewicza 12. Strefę ograniczają bloki Emil Plater 3 i Wojska Polskiego 45. Posiada ona trzy wjazdy od ulicy Kiełbasiewicza, od ulicy Wojska Polskiego oraz od ulicy Emilii Plater. Tylko czy na pewno trzy? Tak wygląda wjazd od strony Wojska Polskiego. Wjazd, jak widać, jest tylko teoretyczny. Czy administrator tego nie widzi? A teraz pora na wjazd od strony Emilii Plater. Tu też wjazd jest czysto teoretyczny. Chyba że akurat będzie wolne miejsce postojowe. Spytacie więc, po co te znaki? Ano po to, żeby utrudnić życie mieszkańcom, gdyż w strefie zamieszkania wolno parkować tylko w miejscach wyznaczonych. A takich tutaj w ogóle nie ma. Administracja, zamiast wyznaczyć tutaj miejsca postojowe, woli obłożyć je doniczkami.